awake on Sunday morning, feel that ache inside my heart. Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na vloga i mamy godzinkę 10:00. Chyba tak. Jak się pomylę, to wam wstawię. I ja stałam jakąś godzinkę temu, ale ja po prostu wziąłam telefon, no i odpłynęłam w świat TikToka, Instagrama i YouTube'a. I tak, stwierdziłam, że dzisiaj dla was zacznę vloga, ponieważ za ile dni, nie licząc tego dnia, za 2 dni jest vlogmas. Dobra, za 2,5 z tym dniem dzisiaj. I się mega, mega jaram, bo to będzie mój pierwszy vlogmas w moim życiu i w ogóle. I tak się cieszę, bo ja kocham święta, jak większość pewnie wie. I uwielbiam i kocham i kalendarze adwentowe, wszystko to i no. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w tym magicznym czasie i będziemy razem odliczać do świąt. I tak, ja właśnie wstałam. Dzisiaj również wam pokażę moje kalendarze adwentowe na rok 2020 na vlogmasy. Umilą nam odliczanie do świąt. Więc tak, ja was zapraszam na Instagrama oraz na mojego TikToka i no, myślę, że możemy zacząć się ogarniać i pójść zjeść śniadanie, bo dzisiaj też mam dosyć sporo do zrobienia, ponieważ mam no trochę do zrobienia do szkoły, bo mam sprawdzian z historii, jeszcze taki ustny, najgorzej jak wiecie z mojego filmiku Q&A, wiecie, że ja nienawidzę odpowiadać ustnie, ponieważ mega, mega się stresuję i to jest jakaś tragedia, serio. No ale jak się nauczę, to może dam radę i dostanę jakąś fajną ocenę. Tak, no. Ja idę śniadanko, oczywiście was zabieram ze sobą i pokażę wam później moje kalendarze adwentowe i to będzie taki luźny vlog, taki z weekendu. Myślę, że ten vlog się pojawi dosłownie dzień przed vlogmasem, więc no. Mam nadzieję, że wy też czujecie już ten klimat i no. Ja już nie przedłużam, wiem, że strasznie długi ten wstęp, ale no po prostu to jest vlogmas, ja mam dużo rzeczy teraz na głowie i dużo rzeczy muszę zrobić jeszcze do szkoły i w ogóle, więc tak, ja też mam już wszystkie vlogmasy zaplanowane, wszystkie, więc zobaczymy, czy wypalą to pomysły i czy nie będę taka leniwa i że zrobię to wszystko, więc no i dobra, ja idę, nie przedłużam i do zobaczenia za chwilkę. Seconds from falling apart. Wasn't like any other summer. Soon it left that warm summer breeze. Although you gave me your promise that you were never gonna leave, but you did, and you always will. Because of you. Skończyłam śniadanko i patrzcie, co mi mama kupiła na choinkę, super, bardzo chciałam mieć takie w tym roku, bo zobaczyłam już to w tamtym roku i w ogóle i nigdzie nie mogłam tego znaleźć i w tym roku jest w Biedronce za 5 zł, jakby był ktoś ciekawy, ale uważajcie, bo mogą być połamane, więc jak kupujecie, to uważajcie i patrzcie. Jeśli chodzi o choinkę, to
Tak, moja choinka już tu od kilku dni stoi i czeka na vlogmasy. Jakby nie nagrywała za bardzo vlogmasów, to bym ją ubrała dosłownie wtedy, kiedy moja mama ją zniosła ze strychu, ale ubieramy pierwszym vlogmasie, ubieramy choinkę, więc czekajcie, tak, ona sobie tutaj stoi i czeka. Tu mam też ozdoby. A tu. I też będą te lizaki na choince, więc będzie fajna choinka w tym roku. Ja się do was nie odzywałam, ale nic ciekawego nie robiłam, tylko sobie chillowałam, posprzątałam, jak mogliście to zobaczyć na wcześniejszych przebitkach i chillowałam sobie i tyle. Ale teraz moja mama do mnie przychodzi i mówi: śnieg pada. No i pada i to jest totalne. Mam nadzieję, że w grudniu również będzie padać na vlogmasy, bo patrzę i nie dowierzam. Serio i taki mały, ale jednak już czuć ten klimacik i się mega, mega cieszę. Ja właśnie sobie usiadłam, mam herbatkę w świątecznym kubeczku i stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby wam pokazać moje kalendarze adwentowe. Na razie mam dwa, ale będę miała jeszcze jeden, który dostanę od dziewczyn i od mojej przyjaciółek, od Natalki i od Mai, i od niej dostanę jeszcze kalendarz, on będzie 12-dniowy, więc będziemy mogli sobie otwierać od 2 grudnia i tak co jeden dzień. Nie wiem, czy będę wam pokazywać wszystko, co tam będzie, bo pomyślałyśmy, że będziemy sobie nagrywać takie vlogi na Snapie i wysyłać jak influencerki w ogóle. I tak, na razie mam dwa kalendarze, może będę miała jeszcze jeden, bo dosyć śmieszna historia jest związana również z tą herbatą, ponieważ poprosiłam mojego tatę, żeby pojechał do Auchan i kupił mi kalendarz z Irvinga. No, ja mu pokazałam zdjęcie i mogłam mu wysłać zdjęcie, ponieważ nie miałam nic na koncie. Nie mogła z nim pojechać, bo byłam na treningu. I pojechał, i później mama pokazuje mi, że ona wysłała mu to zdjęcie, pokazywała mu, jaki ten kalendarz. No i ten. Dzisiaj przychodzę do mojej mamy, żeby mi dała ten kalendarz, bo to był taki w sumie prezent na Mikołajki w połowie. I po prostu, żeby mi dała, bo chcę wam go pokazać. I ona mi go daje, i tak patrzę. To nie to. To był, że to jest zestaw z herbatami. I ja już po prostu załamana. No, załamana totalnie.
I nie wiem, czy go będę miała, czy nie. I właśnie sobie zrobiłam herbatkę z tego zestawu. Więc słabo trochę. Ale pokażę wam te dwa kalendarze, które mam, bo są fajne i pokażę wam i no. Na razie właśnie, jak wam mówiłam, dwa kalendarze przy sobie takie. Więc może zaczniemy od tego mniej ciekawszego. Jest to kalendarz od Doby z Wedla i on jest z czekoladkami i ja go widziałam również w tamtym roku, ale nie skusiłam się na niego, tylko wzięłam w tamtym roku, miałam w tamtym roku z Milki i był bardzo fajny, a w tym roku postawiłam na Wedla, ponieważ on nie ma tylko jednego smaku czekoladek, tylko aż cztery, więc możecie sobie zobaczyć. Nie wiem, czy mi ekranu nie obróci i nie, że nie będziecie, wiecie, nie będziecie tego widzieć na odwrót. No ale tu widzicie jakieś rysuneczki, mamy dwie krówki, jakieś takie zwykłe pralinki i mamy z nadzieniem mlecznym i z chrupkami bożowymi, ta pralinka z nadzieniem o smaku mlecznym, karmelowym, z chrupkami zbożowymi, pralinka z nadzieniem truskawkowym, z wafelkami, pralinka i pralinka z nadzieniem orzechowym i chrupkami zbożowymi. Myślę, że będzie bardzo fajnie i będziemy sobie otwierać na logmaskach i się cieszę, bo myślę, że będą to dobre czekoladki, ponieważ Wedel ma dobrą czekoladę, więc no, jeszcze jest zafoliowany, bo niestety jak szłam, a dosyć długą drogę miał ten kalendarz, to trochę się pobijały te okienka i boję się, że mogą być zaraz takie, no nie wiem, no takie, no odfoliujemy 1 grudnia. I kolejny, to będzie chyba mój ulubiony kalendarz razem z dziewczynami, z kalendarzem od dziewczyn. Jest to kalendarz z Action ten Spa. Ja wiem, że te kosmetyki może nie będą najlepsze jakoś, znaczy no, że będą spoko jakby ten, ale stwierdziłam, że chcę w tym roku mieć jakiś kalendarz adwentowy z kosmetykami, ale ten był bardzo, bardzo w fajnej cenie i stwierdziłam, że go sobie zakupię i ja go nie kupiłam w Action, tylko na Allegro i niestety zapłaciłam o niego dwa razy tyle, ile on kosztuje normalnie w Action, no ale ja Action mam dopiero pod Warszawą, więc najbliżej, więc super, albo w Łodzi, więc fajnie. I ono już teraz coś zepsuje. I go się otwiera. Tak. Proszę bardzo, i tak się prezentuje. W ogóle on tak przepięknie pachnie. No, pięknie on pachnie. No, i tak on się prezentuje. I ja go właśnie kupiłam na Allegro. I myślę, że na Allegro możecie znaleźć właśnie jeszcze ten kalendarz i sobie go zamówić. Na pewno wam nie dojdzie przed grudnia, nie ma szans, bo ja dodaję ten filmik dzień przed vlogmasem, więc no. Na razie mam takie kalendarze, ogólnie ten mi wczoraj przyszedł i tak, no zobaczymy, co z tym herbacianem będzie, bo bardzo chciałam, bo go miałam w tamtym roku i naprawdę był super, naprawdę był sztos, więc zimna już ta herba. Naprawdę był sztos i naprawdę no super ten kalendarz był i no, trochę przykro mi się zrobiło, że mój tato kupił zły, ale trudno, zobaczymy jak to będzie. No więc na pewno będę miała te trzy, właśnie trzy, ten i od moich przyjaciółek, a z herbatkami jeszcze zobaczę i zobaczymy, jak to będzie, bo więc odezwę się do was później. Kochani, ja właśnie idę do Biedronki, żeby kupić drożdże, salami i mozzarella, bo moja mama będzie robić pizzę, więc cieszę mega, więc idę po te drożdże i no.
I w ogóle śnieg się utrzymał trochę, bo jest zerowa temperatura. W sumie na ulicach się roztopił, ale na przykład na samochodzie nie widać mnie. Super. Nadal się utrzymał, więc wam pokażę, jak będę, jak już wrócę, to wam pokażę. Zobaczcie, nie. Ale dość sporo go tu napadało. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Oh my god. Ale sztos. Zobaczcie. Ile śniegu. Pierwszy raz, no nie w tym roku, bo w tym roku pada już w styczniu, albo w tym, ale może tak mega mały. Ależ cieszę, mam nadzieję, że będzie padać na wrog masy i sztos! Chcę wam pokazać, jaką moja mama jeszcze zrobiła tak na zewnątrz. Powiedziała, że jeszcze coś tu doda, ale na razie chciałam wam tak pokazać, ale mi paruje już. Kochani, ja właśnie wróciłam i sobie zrobiłam kakałko z piankami, bo chodziłam właśnie też, ono już rozlałam. Do sklepu też kupiłam pianki do kakałka, bo ostatnio właśnie mega, mega często robię sobie kakałko i chciałam sobie spróbować z piankami, bo nigdy nie piłam, więc zaraz zrobimy test. Jeszcze tylko brakuje by do śmietany i cynamonu i to było przepyszne. Muszę się przebrać, bo oczywiście coś wylałam na siebie i już mam mokre spodnie, więc muszę się przebrać. Oczywiście, że musiałam coś wylać. Super. Myślę, że dzisiaj połączę tego bloga z jutrzejszym dniem, ponieważ mam materiał, w sumie bym mogła go wstawić wam, ale stwierdziłam, że chcę też dodać wam jutro też ciekawego nic się nie wydarzy, ale też coś dam wam, nagram. Spróbowałam i to jest po prostu przepyszne. Ja nie mogę z tą pianką. Myślę, że by było lepsze, jakby były takie zwykłe, białe pianki, takie nieowocowe, bo ja nie mogłam ich znaleźć, więc wzięłam takie, znaczy wybrałam te same białe, ale jednak one są też owocowe, więc... Ale jeśli chodzi o to, to naprawdę... To dobrze smakuje. Myślę, że lepiej by smakowała właśnie z tymi takimi zwykłymi, po prostu słodkimi piankami. Jeśli wiecie, gdzie takie małe dostać, takie zwykłe do kakao, to napiszcie mi koniecznie w komentarzu. I dzisiaj w ogóle cały dzień pada śnieg, w ogóle sztos i zaraz wam pokażę, jak teraz mocno pada. Cieszę się, że tak mocno pada. Mam nadzieję, że zostanie tak na dłużej śnieg i mam nadzieję, że będzie padać na vlogmasy oczywiście. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jest dużo śniegu, naprawdę. Zobaczcie sami. Zobaczcie. Za bardzo nic nie widać, bo prześwietla, ale to jest śnieg. Ja się tak jaram. Jutro ma być minusowa pogoda. Pogoda minusowa ma być na minusie, więc ten śnieg się chyba utrzyma. Mam taką szczerą nadzieję. I mam. O, widzicie, spadło. Ale sztos. Hejka, kochani, witajcie w kolejnym dniu tego vloga. Ja wstałam jakieś.
Półtora godzinki temu ogarnęłam się, zjadłam śniadanko. Stwierdziłam, że już wam tego nie będę pokazywać. Już stwierdziłam, że już zacznę vloga ogarnięte. I bo już mam z wczorajszego dnia trochę materiału, więc nie chciałam za bardzo przedłużać. I tak, jakie są plany na dzisiaj? No to po pierwsze muszę się pouczyć historii, bo jutro mam sprawdzian ustny i ja się mega stresuję i muszę się pouczyć i porobić zadanka z historii, bo jeszcze z powtórzenia, bo jeszcze ich nie zrobiłam wszystkich. Również chcę się pouczyć trochę do geografii, bo pan może jutro pytać z stolic państw i w ogóle, więc chcę trochę się poduczyć. I jeszcze trochę powtórzyć sobie angielski, bo wczoraj sobie powtarzałam, mam słówka nieregularne, te, no wiecie chyba o co chodzi. No i chcę sobie powtórzyć. Jeśli chodzi o śnieg, to w sumie się utrzymał, ale no trochę się roztopił, jakby nie ma go już dużo. Na dachach jest, ale no. Już trochę się rozpuścił. Zobaczcie, tutaj jest trochę na moim balkonie i na dachach jest, a tutaj na ziemi i w ogóle na trawie nic nie ma prawie. Stwierdziłam, że jeszcze wejdę tutaj, na moje okno tutaj i zobaczymy, czy tu jest śnieg na dachu, bo wczoraj był i zobaczymy, czy się roztopił. Jak widzicie, coś tutaj jest jeszcze, ale no to już jest prawie lód w sumie, więc słabo, słabo. Ja właśnie, jak już jestem ogarnięta, herbatkę, już teraz będę w sumie mogę sobie pochillować. Później się zabiorę za tą historię, bo tak szczerze bardzo mi się nie chce do niej uczyć. Jakbym nie miała ust tego, to bym się tak nie uczyła, bym sobie przeczytała wszystkie tematy i to wszystko, bo ja no zapamiętuję trochę z lekcji i jeśli chodzi o sprawdzian taki pisany, no to normalnie napiszę na czwórkę, nie ucząc się za bardzo do tego, bo zapamiętuję coś, mam jakieś tam sposoby, jakoś tak zapamiętuję to. I jako że ja jestem osobą, która bardzo lubi słuchać, jak ktoś opowiada, a szczególnie na historii, lubię słuchać, co tam pan mówi. Ale jeśli chodzi o sprawdzian, to nie, totalnie nie. I nie lubię, nie lubię, ale bym mogła na historii tylko słuchać i to tyle, serio. A jeśli chodzi też o Vlogmas, no to już mam zrobione intro na Vlogmas, więc się cieszę, że zrobiłam. Nie jest ono jakieś mega wymagające i trudne i w ogóle. Nie siedziałam na nim pół. Nie no dobra, siedziałam trochę pół godziny, bo musiałam znaleźć efekt, który potrzebowałam. I no, myślę, że jest takie proste, ale świąteczne i takie fajne. I mam nadzieję, że Wam też się spodoba. I też już mam zgraną muzykę, wszystkie piosenki, które chcę na razie. Mam już zgrane, więc będą fajnie na właśnie na Vlogmasy, żeby dodać. I no. Już się do Was odezwę, jak będę miała coś do powiedzenia Wam ciekawego. Ja już bym chciała się z Wami w tym vlogu pożegnać, więc serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale oraz fajnijcie na moje social media, które macie podane w opisie. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!